jesteś modelką, z pomocą niewielką mamy taty i urody też. Mam wielką ochotę latać samolotem, w każdą sobotę na wybiegu chodzić. Wzdłuż i wszerz, panowie i panie, ja mam powołanie. Gdy lubię już taniec i na fitness chodzę, co dwa dni lekki makijaż, kolorowe fatałaczki i reporterzy z 5000 robią mi. Będę na pierwszy strona gazet w każdym kraju i dziennikarze niech się za mną uganiają. Niech żyją ubiory Chanela i Diory, bo już od tej pory nowa gwiazda rośnie. Mówię wam, na pewno dam radę, na casting pojadę, każdą estradę nim zdobędę świecie. Tu i tam nie jestem przy gości, będą mi zazdrościć, gdy czuję tłum gości, po autograf będzie ciągle stać w garderobach. Tym wywiadów i prezenty, tak będzie potem, co do dziś kark mogę dać. Ja za grube mam nogi, jestem pełna trwogi, bo nie mogą przecież takie być, a włosy jak siano, choć myję co rano szczotką trucianą. Cieszę, by na scenie mogły śnić, a twarz też nie taka, chyba zacznę płakać. Nie znajdę chłopaka i modelki sny już prysły gdzieś, chyba nie dla mnie. Maturę trzeba mieć. Chyba nie dla mnie te salony, piękne stroje. Czas na naukę, bo maturę trzeba mieć. Ochotę ma wielką, zostanę fryzjerką. Kukusz, brawo, zapraszamy cię do nas. O, ja myślę, że ty nie tylko fryzjerką, nie tylko modelką na tym wybiegu możesz być, ale jeszcze przepięknie zaśpiewasz na pełen serwis. Tak, jeszcze od razu już się uczysz do matury, 8 lat, tak? 8 masz? O, już się uczysz do matury? Nie, da, to... Ale co, chciałabyś zostać modelką? Śpiewającą? Mogłaby. Jakbyś mogła piękna mówić dziewczyna do mikrofonu, to by było pięknie. Do mikrofonu. Chciałabyś. No jest potencjał. Piękna dziewczyna i do tego utalentowana. Z nami jest Hania Koguszka, no i mama Magdalena Dumna. Mama chyba, prawda? To co czuje mama, kiedy córka śpiewa? Na przykład dziś w poranku, w letnim tak poranku ładnie między Wisłą i Bugiem. Bardzo się cieszymy, że Hania się rozwija muzycznie. No kibicujemy jej, wspieramy ją jak możemy. No i oby tak dalej. Po kim taki talent? Po mamie czy po tacie? Trochę po mamie. Mamy też w rodzinie gwiazdę. Disco polo, ale jest. Oho, to zdradzi pani. Zespół Defis. Pozdrawiamy Karola. Karol Zawrotny. Karol Zawrotny. Cyców nam tak się jest kłania. Dokładnie bardzo, tak. Bardzo fajny człowiek. Miałem okazję poznać. Miło nam to słyszeć, tak? To jest mój brat cioteczny, także pozdrawiamy go dzisiaj serdecznie. No i pewnie gdzieś to w genach, prawda, odziedziczone ta muzyczność i no i idziemy tym torem. Haniu, a ile miałaś lat, jak zaczęłaś śpiewać? 2,5 roku. 2,5 roku. Jak poznać, że 2,5-roczne dziecko ma potencjał do śpiewania? To widać już na pierwszy rzut oka, dlatego że Hania od zawsze była dzieckiem takim właśnie muzycznym. Ona mając 2,5 roczku, właśnie Karol nasz zaczynał wtedy karierę i u nas muzyka leciała non-stop. I Hania już jako małe dziecko stała non-stop przed telewizorem, tańczyła, śpiewała, miała też takie swoje mini pianinko, na którym mamy do dziś takie nagranie, na którym naśladuje Karola i śpiewa na tym pianinie, więc to już było widać, że Hania będzie takim dzieckiem muzykalnym.
No i w pewnym momencie podjęliśmy z mężem decyzję, żeby zapisać ją do szkoły muzycznej, gdzie już jako takie malutkie dziecko rozwijała ten słuch muzyczny. A dopiero tak naprawdę od półtora roku tak profesjonalnie wzięła się za śpiewanie, można powiedzieć, więc... No, bo właśnie, bardzo profesjonalnie możemy powiedzieć, bo za to był bardzo ważny konkurs i pierwsze miejsce. Co to za konkurs był? Śpiewamy marzenia. Czeska w Lublinie. No właśnie, powiedz, jak to osiągnęłaś, jaką piosenkę zaśpiewałaś? Duża była konkurencja? Tak, dosyć spora. A piosenkę śpiewała tą, którą dzisiaj właśnie śpiewała. A to tak, czyli modelka. A kto ciebie przygotowuje do takiego konkursu? Z kim się uczysz? Czasem z mamą, czasem z tatą. Ale przede wszystkim pani Agnieszka. Tak, pani Agnieszka Wieknik, którą też serdecznie dzisiaj pozdrawiamy. Pani Agnieszka dobiera Hani repertuar. No i Hania ćwiczy. Jak często, Hania, ćwiczysz? Raz w tygodniu. Zajęcia mamy tylko raz w tygodniu. Na razie wystarczy. Na razie Hani wystarczy. Hania ma dobrą pamięć muzyczną, gra też na pianinie i często ją łapie, że nie gra z nut, tylko po prostu z pamięci. No proszę. Więc nauczyć się dla niej tekstu to jest pestka, potrafi to zrobić tak naprawdę w jeden dzień. I też bardzo fajne jest to, że Hania również śpiewa piosenki dla dzieci. Tak, często Hania... jest tak, że małych wokalistów każe się im śpiewać piosenki dorosłych tylko i wyłącznie, a przecież dzieci są tak wdzięczne, aby mogły również śpiewać piosenki dla dzieci i bawić również dzieci. Dokładnie. No Hania nie ma takiego sprecyzowanego rodzaju muzyki, w którym czuje się najlepiej, aczkolwiek po dzisiejszej drugiej piosence, sami państwo zobaczą, Hania gustuje bardziej w piosenki takie polskie, rockowe. O, proszę. Także uwielbiamy Bajm. I Hania regionalnie. Też. Regionalnie. Tak, regionalnie. Rokiczanki też. Tak. Także każdy repertuar. Ale to, co mnie fascynuje, to ty, można powiedzieć, oprócz tego, że śpiewasz, grasz, to jeszcze dubbingujesz bajki. Powiedz, jak tobie się to podoba i jaka postać jest twoja ulubiona? Bardzo mi się podoba, a moja ulubiona postać to jest kurczaczek Tweety, do no to którego zrób coś, też. Zrób coś jako Tweety. Hania tak naprawdę, naprawdę próbowała się w dubbingu, ale to było w tamtym roku w wakacje. Jednak Hania, trzeba tu wszystkim przypomnieć, Hania dopiero skończyła 8 lat, więc w tamtym roku, kiedy byliśmy w Warszawie właśnie próbować swoich sił w dubbingu, no okazało się, że Hania jeszcze nie do końca może sprostać, bo trzeba bardzo dobrze czytać i płynnie. No także to jest trudne, ale Hania się nie boi muszę wyzwań. Przerwać, bo tu jest jeszcze wspaniała druga mała istotka, którą zapraszamy do nas. Słuchajcie, to jest dzisiaj... siostrzyczka Hani. Właśnie dzisiaj bardzo ważny dzień dla was obu tak naprawdę. Hania... nagrywacie teledysk wspólny, prawda? Jak siostrzyczka ma na imię? Anielka. Anielka. Anielka, witamy cię, Anielko. No właśnie, Haniu, co to za ważny dzień dla was jako sióstr dzisiaj? Dzisiaj nagrywamy u Agnieszki. Ja nagrywam razem z moją siostrą. Mój pierwszy teledysk z siostrą i bardzo się cieszę, bo to taki fajny dzień, że mogę z nią nagrać ten teledysk. Super. Anielka, powiedz, cieszysz się na to wydarzenie? Tak. Będziesz ładnie tańczyć w teledysku? Tak. Śpiewać też? Tak. No to piosenka jest też taka dość rockowa, bo to jest piosenka z bajki Sing. Tak, Nie zatrzymasz mnie. Nie zatrzymasz mnie, także tam piosenka pełna powera, energii, a Anielka tutaj wygląda na bardzo taką grzeczną, malutką dziewczynkę, ale w Anieli też drzemie potencjał, także super. Rozwijają się razem jako siostry. Czyli Magdalena Kukuszka, Hania Kukuszka, Aniela Kukuszka i następnym razem proszę Olę zabrać jeszcze do teledysku, na pewno wystąpiła. No mogę coś tam zatańczyć, ewentualnie pomachać drzewo, tak jakieś udawać. Dziękujemy bardzo i zapraszamy na przerywnik muzyczny, a później spotkanie z kolejnym gościem.